En contra tu Max me agrega un kolejny film z serwera Polski Serwer i właśnie teraz jesteśmy w moim domku, więc jesteśmy w głównym holu domku, tu ładny kwiatuszek, tu też ładny piękniutkie, tu ładne piecyki z kwiatuszkami, z drzewkami. Idziemy na górę. Tu nie mieszkam sam. Ze mną mieszka w tym domu Natalia. No. Tu ładny pokojów. Ik z entreczestami. Tu też ładnie, pięknie. Deszek też ładny. Zobaczymy widoki. Dojdziemy sobie do okienka. Ładne widoki. Zechodzimy na dół, idziemy dalej. Co, na co idziemy? Tu jest coś takiego, jakaś twarz. Może pójdźmy pierwszy do zasad. Nic się dużo nie zmieniło. Tu sklep też się nie zmienił. Tu musiałem obudować, bo niektórzy kradli. Tu było nie za bardzo fajnie. Tu mamy kowadła, interchesta. A co jest w interchestie? O, to jest pytanie. W interchestie jest to. No. No to tu byli. Tu są jakieś wieża dalej tej skrelet. Tam się coś pali, zombie się pali. Tu informacje. O, kurczaczek, a co ty tu kurczaku robisz? Wynocham ich stąd. Bo ja tu nagrywam. Chyba tu jest wieża do elit. Przelecimy do góry. Tu jest piętro pierwsze dla początkujących. Tu już takie wieża do skakania, to jest najwyższe, co można wyjść. Skała nie wygląda stąd. Pięknie. Dobra, jak byliśmy tu. Lecimy do teraz do enchantu. Jesteśmy koło w enchancie. Taki enchant na 30 level. Nic niezwykłego. Tu jest domek Vanessy. No taki drewniany. Nic wielkiego. Liściami ładny. Mamy więzienie. Piękne. Idziemy sobie. Nic niezwykłe. Więzienie. Ale więzienie możliwe, że będzie przebudowane. Będzie w podziemiach możliwe. Tu mam tablicę. Tak przejdę, żeby było widać. Więc idziemy teraz od której strony. Chyba do zawodu tam te domy, dwa domy. Dobra. No. Tu jest dom Brutala. Tu jest dom Liska. Idziemy. No taki drewniany, trochę więcej łóżek niż normalnie. No ale cóż. Każdy to co lubi. Ma. Tu jest dom tajnego. Ładny. Taki elegancki, nowoczesny, jakby to powiedzieć. Drewniany. Tu ma dywanik enterczesty. Craftingi. Tu drzwiczki. Zamykamy. Tu ma sypialnię. I enterczesty znowu. Ja mam tych enterczestów potrzebuję. Jakaś biblioteczka. Tu jest, tu ma jakiś, no, balkonik. Tak z góry się prezentuje. Idziemy do kolejnego domu, a w tym domu mieszka Martyna B12. Wejdziemy. No, łóżeczko, skrzynka, crafting i drugie łóżeczko. No, ładny domek. Piękny nawet.
można powiedzieć. Więc idziemy teraz do tamtych domów. Tu jest dom Liska, co byliśmy, to jest dom Robina. Wejdziemy tylnym wejściem. No. Nic niezwykłego. Idziemy dalej. Mamy dom Dragona i Ali. Ona powinna stać dwa łóżeczka, no ale pewnie będzie przebudowa. Więc mamy tu ładną półeczkę i tak. Więc wychodzimy, zamykamy. Jeszcze tu do domu Coxa nie zaszliśmy. Tu jesteśmy w domu Coxa. No, dom Coxa jak niezwykłość. Bo skrzyneczki, łóżeczko i fajną lodówkę ma. Tego nie było w planach, więc idziemy dalej. Kolejnym planem jest wolny dom do mieszkania. Każdy może go sobie wziąć. Jak ktoś będzie na serwerze, może go wziąć, rozbudować. Koło ścieżki idzie tory i dom. Już zawsze łóżeczkiem można przelecieć się, przyjechać. Tu mam dom niedokończony. Tam też jest dom niedokończony, więc przed niego taki drewniany, dużo drewniany dom. No, więc lecimy dalej. Dom Grenni. Zobaczymy. Tu ma wodę. Pod wodą podziemny dom. Słodki, ładny, ładny. Nie wiem, może będzie chciało tu coś rozbudować. Zobaczymy. Idziemy, wychodzimy. Opa. Tu ma taki, nie wiem, coś takiego. Tu jeszcze chyba będzie wyjście. No, tu jest jeszcze kolejny dom. Też nie wiem kogo, nie jest dokończony. Idziemy dalej i zobaczymy wioskę od góry. No i jeszcze zaczęło padać, no naprawdę w takim momencie. Przelecimy się ładnie. Wejdziemy do tego domku. Jest dom. Pokój brutala. Ładne skrzyneczki. Łóżeczka dwa. Tu może być jeszcze jeden pokój. No. Więc tu chyba będziemy kończyć w tym domku. Więc dziękuję za oglądanie. Cześć. Zapraszam oglądania kolejnych filmów i wpadania na serwer. Wszystkie informacje będą poniżej.